Szanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ringrów, a to jest poniekąd promocja, oczywiście nie mojego, ale jednak serwera Minecraft. Diglet.pl. Jest to w sumie sieć serwerów. Jak widzicie, ja się znajduję na spawnie i może zanim o niej opowiem, zaloguję się. Oczywiście wszystko macie zamazane, nie widzicie moich danych do logowania. Zostałem zalogowany. I tutaj mamy taką poczekalnię. Jakaś tam każda próba ataku może skończyć się banem, zablokowaniem, whatever. To jest taki spawn spawów nad spawnami, bo wchodząc na ten serwer, właśnie zaczniemy tutaj. O, tu jakiegoś gościa już mamy. I teraz tak, klikając na kompas, tutaj zwierzaki, beta, efekty nie są ważne. O, ja nie mam, bo nie jestem VIP-em w zasadzie. Ale najważniejszym najważniejszym przedmiotem, który wy jako gracze nowi tutaj musicie wybrać, jest właśnie kompas. Klikacie prawym przyciskiem myszy bądź lewym. W zasadzie to chyba nie ma wielkiego znaczenia. I to mamy lista serwerów. Póki co mamy czynny For Fun, mamy czynny Skyblock, tak? Mamy czynny... Nie, Easy... HC, nawet w sumie nawet nie wiem, co to znaczy, ale on jeszcze nie jest czynny. Minigry jeszcze nie są, ale będą oczywiście. Real Life również będzie czynny. Creative, o, Creative jest. Jest czynny. Techniczny nas nie dotyczy. PvP nie ma. A lobby właśnie w nim jesteśmy. Czyli na dzień dzisiejszy mamy w zasadzie tylko 3 serwery czynne. I powiem wam, że póki co to super starszy, bo For Fun to jest jakby wszystkie różne dostępne serwery. I może nagram 3 różne odcinki o każdym z tych serwerów, więc zaczniemy od For Fun. Co jest ogromnym plusem, to na pewno to, że serwer, tak jak widzicie tutaj, działa na kilku wersjach gry. Od 1.7 do 1.12. Czyli naprawdę nie trzeba non-stop bawić się w zmianę jakby wersji gry, którą posiadamy, tylko po prostu wbijemy na dowolnej w przedziale od 1.7 do 1.12. Czym się charakteryzuje ten serwer? Głównie tym, że jest to For Fun, czyli miks różnych trybów, w tym m.in. gildie, działki, survival, PvP, sklepy i tym podobne. Zaraz wam zresztą pokażę, może do niego wejdźmy sobie. Hop, hyc, jesteśmy. To jest moja działka, która w tym momencie w sumie nie jest istotna, więc sobie może poprzerzucam moje rzeczy, które tutaj miałem, żeby nie tracić. I po wejściu na ten serwer, na dzień dobry, trafimy na spawn. Ja właśnie się tam przeteleportuję, żeby wam wszystko pokazać. Spawn jest taki, już jesteśmy na spawnie. Spawn jest taki, a nie inny. Tu mamy jakieś zasady, tutaj gdzieś, jak dobrze pamiętam, właśnie tutaj są rzeczy potrzebne na stworzenie gildii, bo gildia w sumie nie jest za darmo, żeby nie spamować tym, tylko trzeba mieć właśnie te przedmioty, które tutaj widzicie, ale to na spawnie każdy jak wejdzie zobaczy. Tutaj mamy enchant, on jest bodajże chyba do 8 poziomu, więc szału nie ma, ale na spawnie mamy ender chesta, do którego możemy chować pewne rzeczy, więc to jest na pewno plus i bardzo ważna rzecz, ale poza tym na spawnie nie ma nic jakby innego godnego uwagi oprócz regulaminu. Mamy kilka przydatnych komend typu chociażby warp sklep i to też jest ciekawe, właśnie jest wprowadzona ekonomia w tej grze. Co nam to daje? A no, ogromną możliwość. Patrzcie, ja mam na przykład na koncie 860 dolarów, nie wiem czemu mi to FPS-y spadło, mam to 15, 860 dolarów. I mamy coś takiego jak jobs, czyli praca. Mamy chyba 2 albo 3 jobs lista, sprawdźmy sobie. 4 rodzaje pracy: drwal, górnik, zabójca, budowniczy i w zależności od wykonywanej pracy ekspimy robiąc daną rzecz. Drwal musi kopać drewno, górnik musi kopać stomna, zabójca musi zabijać innych graczy, a budowniczy zastawianie jakichkolwiek bloczków. Najbardziej opłacalną pracą na początku jest górnik, bo żeby cokolwiek zdobyć, jakiekolwiek itemy, to musimy rzecz jasna kopać, żeby wydobywać rzeczy. I właśnie wracając do kopania, tutaj nie kopiemy rzeczy z rud, oprócz oczywiście redstone'a i lapisu, tutaj kopiemy rzeczy ze stone'a i ze stone'a lecą nam różne rzeczy. Może nawet pokażę, co ukośnik komenda ukośnik drop pokazuje nam, jakie rzeczy dropią z dropa.
ze Stone'a i tu mamy ich nawet szanse, czyli diamenty, żelazo, złoto, szmaragd, węgiel nawet, więc jest jakby trudno do zdobycia surowiec, bo szansa na wykopanie jego zbrożka to niecałe 2%. Obsydian 0,80%, magiczna gąbka, czyli Lucky Block, którą za chwilę również pokażę, spawner, co jest mega super sprawą, i latarnia. Latarnia też jest mega super sprawą, dużo ludzi na działkach ją posiada. To może cofnę się na chwilę do domku, wezmę dwie najpotrzebniejsze rzeczy do pokazania wam jeszcze dwóch innych rzeczy. Tak jest. Weźmiemy sobie, gdzie to miałem? O, weźmiemy sobie mój kill off z fortuną, mój kill off taki. A gdzieś jeszcze miałem siekierkę. Taka krąży legenda. Siekierka jest. A piasek też jest. Dobrze. Więc wpisujemy teraz warp, kopalnia. A jeszcze, a dobra, to jak się przeteleportujemy, w zasadzie pokażę. Tu są działki. No co, no działki, wchodzicie, wpisujecie ukośnik P. Chyba tylko ukośnik P. Climb. O, i działka będzie wasza. Czemu mnie nie przeteleportowało? A, bo nie wpisałem tutaj tego ukośnika, który działa, że to jest komenda. Hyc, jesteśmy. Warp kopalnia. No to kopalnia wygląda tak, że w obrębie tego tutaj całego prostokąta, tak, to jest prostokąt, tak, to jest prostokąt, możemy kopać. I teraz tak, możemy kopać kilofem normalnym. Możemy kopać kilofem z silk touchem. Jaka jest różnica? Ano taka, że kobyl w sprzedaży jest tańszy niż stone. A ze stone'a do tego możemy zrobić takie oto stone bricki. A stone bricki w sklepie są droższe na sprzedaż, więc w ten sposób szybciej będziemy zarabiać. A propos pracy. Jobs stats, czyli job stats, jobs staty. Mam level 103 na górniku i brakuje mi jeden bloczek, żeby wbić level. O, jeszcze jeden. Żeby wbić level kolejny. O, nie dało mi go. W każdym razie to za chwilę się zmieni. Mały fail. Jak wpiszemy ukośnik warp tartak, to znajdziemy się w tym miejscu. Naprawdę? To znajdziemy się w tym miejscu. I to miejsce właśnie pozwala nam na wydobywanie każdego z tych 6 rodzajów drewna. I jeszcze jest warp piaskownica, czy piasek. To mamy gravel i piasek, co w sumie jest lipną rzeczą. No bo kto by chciał gravel, no ale też można, rzecz jasna, kopać sobie. No i pewnie gravel czy flinta będziemy to też sprzedać w sklepie. Widzicie? Mamy piaskownicę, mamy wszystko. Więc mamy tutaj te trzy rzeczy do kopania, więc w jakiś ten sposób te nasze prace możemy sobie spełnić. Może jeszcze wrócę na home'a, oddam wszystko co mam, nie chcę biegać całym ekwipunkiem, bo to w sumie może być niebezpieczne, ja jeszcze nie ogarniam gdzie są strefy PvP czy tak dalej, więc wolałbym nie umrzeć, bo to nie jest miła sprawa, ale zanim pokażę wam jak działają lucky bloki, bo specjalnie sobie zostawiłem obydwa do przedstawienia wam tego, już, jak działa lucky block. No, działa on w ten sposób, że musimy go najpierw jakby wodą lekko napełnić, więc wrzućmy go i po zniszczeniu jego wypadnie nam różne rzeczy. No to jest lucky block, więc no, jeśli ktoś mniej więcej kojarzy o co z lucky blockami chodzi, no to wie, że dostajemy losową rzecz, nie zawsze zresztą dobrą. O Jezu, co ja zrobiłem? Teraz zepsułem, ale zniszczmy to. O, i dostałem chainowy hełm, więc lucky bloki w tym, na tym serwerze przynajmniej właśnie w ten sposób się robi i w ten sposób się z nich otrzymuje pewne rzeczy. Działki, jak już mówiłem, wyglądają w ten sposób. Każdy gracz ma swoją, jak zaklejmuje. Ukośnik P do tego splotmy, czyli P spacja zajmij. Ja mówiłem claim, ale po polsku jest zajmij. I w ten sposób, jak stoimy na pustej działce, tak jak widzicie, ja wszedłem na swoją, to mi wyskoczyło na środku ekranu działka Green Groove'a. Czyli to jest moja działka, obok jest działka mojego kumpla, streamera. Uwaga, działka Zagio. Ja u niego mogę niszczyć, bo dodaliśmy siebie do znajomych tutaj do działek. Kolejna sprawa to może... O Jezus. Kolejna sprawa to właśnie ukośnik, komenda ukośnik warp, która pokazuje nam wszystkie inne warpy, które są. Widzicie administrację, czyli to na spawna następnie jest administracja, windy, bramy, mosty, sklep, cmentarz. Teraz oczywiście jak kliknę, to ja też to przeteleportuję. Działki, enchant, event. O, eventy będą działały tylko wtedy, kiedy są eventy.
Eventy będą działy, kiedy są eventy. No tak mniej więcej to jest. Czyli w każdą niedzielę godzinie 18. Farma, oto tam też są mopki neutralne, typu owce, krowy i świnie, więc można sobie jedzonko zdobyć, a przy okazji też skóry i wełnę. I temy na gildię to wam pokazywałem na spawnie. Kopalnia, do Netheru można też iść, no ale to już tam wiadomo, może być ciężko z przeżyciem. Trzy rodzaje parkoura, piaskownica, PvP, tam wolę nie iść, regulamin to wam pokazywałem, survival, czyli losowe w zasadzie miejsce poza spawna, nazwali targ, czyli każdy może z nas założyć sklepik, tartak pokazywałem, więzienie, no to tam typowy jail, wymieniarka, czyli wymienianie się itemami, wyścig i drugi wyścig, nudy, czyli idealne miejsce dla nas, w sumie nic w zasadzie ciekawego, VIP, miejsce tylko dla VIP-a. Ja wam pokażę jeszcze parkoury. Ale coś jeszcze mi chodzi z tyłu głowy, bo o czymś jakby miałem powiedzieć, ale widocznie mój mózg tego nie przetworzył i zapomniałem. Pójdźmy na parkour łatwy. To są właśnie takie eventy do zabawy. Ojejku, moje gardełko. Eventy do zabawy. No jak to wygląda? No po prostu musimy dojść do końca. Nie jestem pewien, co jest nagrodą, bo nie miałem przyjemności ukończyć. Nawet wiesz... Ła, a pierwszy raz tutaj jestem, więc mówię, nie miałem przyjemności tego ukończyć, ale może sobie zagramy. Każdy może oczywiście sobie to spróbować, jak najbardziej. Więc jak najbardziej zapraszam was na serwer. Kurczę, chciałem powiedzieć coś mądrego. Już wiem co, że oprócz tego, że serwer diglet.pl ma swoją stronę internetową, forum i sieć serwerów, czy ja jestem takim downem, że nie mogę tam wejść, to jeszcze mają TeamSpeak'a. Po prostu do domeny diglet.pl wystarczy pisać ts.diglet.pl i znajdziemy się na ich oficjalnym TeamSpeak'u, na którym możecie się dowiedzieć co i jak. Dla graczy, którzy jakby nie chcą być zwykłymi graczami, jest bardzo fajna komenda, nie jestem pewien, czy to jest VIP, chyba ukośnik VIP, ale a może to nie jest komenda ukośnik VIP, a może jednak jest komenda ukośnik VIP. Co my tutaj mamy? VIP kosztuje 7,38, ma dwie działki, dwa homey, kolorowe teksty na czacie, dostaje na dzień dobry highs i level, ale są jeszcze różne inne rodzaje VIP-a, takie między innymi jak Super VIP, Rich VIP, co tam jeszcze było? Chyba YouTuber też zalicza się jako VIP, tylko trzeba spełnić pewne warunki, które na przykład w tym momencie spełniam ja, czyli nagrać filmik raz w tygodniu i nawet prowadzić audycję live, co też chciałbym zacząć robić, bo tak. I co? I w zasadzie to by było tyle, no bo już nic więcej do pokazania nie ma. Czy ja dobrze widzę, że to trzeba przeskoczyć? Tak, dobra. Przeskoczyłem. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. Naprawdę zapraszam was do obczajenia samemu, bo ja mogę mówić swoje, wy możecie myśleć swoje, ale uważam, że serwer naprawdę jest ciekawy z tego względu, że łączy kilka różnych trybów gry. Między innymi ja... Fuck! Między innymi te o, spadłem, ale nie zresetowało mi. W każdym razie łączy kilka różnych trybów gry, typu właśnie działki i tak dalej, co jest dla mnie, jakby nie patrzeć, jestem downem, jakby nie patrzeć, jest czymś mega spoko, bo nie każdy serwer łączy tyle rzeczy naraz. Co jest jeszcze niepodważalnym plusem, to na pewno to, że serwer, jak już mówiłem wcześniej, działa na kilku wersjach gry. No i dupa, spadłem. Serwer działa na kilku wersjach gry. Chciałbym zaznaczyć, czy to jest łatwy poziom trudności. Miałem przygotowane wcześniej nagrywkę o tym, co mówił admin, technik w zasadzie, ale myślę, że w ten sposób przedstawiłem to nieco lepiej. Co, no obecnie tutaj gram sobie w farmie i tu możecie mnie spotkać, myślę, że przez najbliższy ten tydzień, cały mam wolny, nie muszę na uczelnię śmigać. UKW stwierdziło, że robimy wam długi, bardzo długi weekend. I co, i to by było na tyle. Myślę, że wszystko najważniejsze wam pokazałem. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało możecie na czacie zadawać. Czat jest bardzo przyjazny, ludzie odpowiadają praktycznie na każde pytania. I co? Zapraszam was do wbijania, może nawet do mojej gildii, bo dzisiaj zakładam. Wam wszystkiego dowiecie się raczej w kolejnych odcinkach albo na live, czy u mnie, czy u Zagiego. A w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!